W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak działa fabryka zajmująca się obróbką skrawaniem CNC. Zaczynamy! Obróbka skrawaniem to nadawanie przedmiotom kształtu i określonych wymiarów poprzez usunięcie warstwy wierzchniej. Dziś realizowana jest za pomocą nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie. A więc za obróbkę odpowiada maszyna wyposażona w komputer i odpowiednie sterowanie. Zakłady przemysłowe, które się w tym specjalizują, mają do dyspozycji zróżnicowany i zaawansowany technologicznie park maszynowy. W naszym odcinku odwiedzamy jedno z takich miejsc. Firma Radmod spod Radomia zajmuje się obróbką skrawaniem od ponad 35 lat. Produkuje części, z których później będą montowane m.in. samochody, maszyny przemysłowe, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne czy źródła laserów. Dziś poprawne wykonanie zlecenia już nie wystarcza. Branża wymaga dostarczenia części na czas, w odpowiedniej jakości i atrakcyjnej cenie. Dlatego odpowiednie planowanie i optymalizacja produkcji to podstawa. Ja bardzo często mówię, że daną część metodą obróbki skrawaniem można wyprodukować na wiele różnych sposobów, na wielu różnych maszynach. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę części i ilości, które muszą być produkowane, tylko jedna optymalna metoda produkcyjna jest dostępna. Im jesteśmy w stanie zbliżyć się do tej optymalnej metody, im bardziej jesteśmy w stanie znaleźć tą metodę, tym większe prawdopodobieństwo, że klient będzie zadowolony i my dostaniemy też zlecenie, z którego będziemy finalnie zadowoleni. Zobaczmy zatem, jak wygląda praca zakładu obróbki skrawaniem. W narzędziowni przygotowywane są narzędzia, za pomocą których będzie realizowana obróbka. Trzeba wykonać pomiary, przede wszystkim sprawdzić ich wysokość. Dalej odwiedzamy halę toczenia. Działa tu 35 maszyn, z czego 14 automatów zdłużnych, 2 centra obróbcze pionowe oraz 19 uniwersalnych tokarek CNC. Obrabiane są takie materiały jak aluminium, metale kolorowe oraz różne rodzaje stali. Ten automat tokarski posiada podajnik pręta. Oprócz toczenia może wykonywać także operacje nawiercania, gwintowania czy frezowania. Tutaj widzimy obróbkę śruby hydraulicznej. Na tej tokarce przygotowywane są obecnie części do rowerów wyczynowych, które muszą się odznaczać dużą lekkością, dlatego części wykonywane są z aluminium. Tę tokarkę z kolei wspomaga robot, który podaje półfabrykaty do maszyny, a po obróbce odbiera gotowe detale. Przenosimy się do hali frezowania. Pracuje tu 30 frezarek, w tym maszyny 3, 4 i 5-osiowe. Maszyny 4-osiowe wyposażone są w magazyn. Największe mogą pomieścić około 170 narzędzi. Zmieniarka palet daje możliwość dłuższego czasu pracy maszyny bez przestojów związanych z montażem i demontażem detali. Centra 5-osiowe zaś pozwalają na obróbkę bardzo skomplikowanych części. Odwiedzamy jeszcze halę, w której przede wszystkim wykonywane są części dla branży motoryzacyjnej. Wyposażona jest w automatyczny magazyn surowca. Większość maszyn obsługiwanych jest przez roboty. Tutaj widzimy produkcję półosi. Na koniec wykonywane są pomiary detali. Prowadzona jest statystyka, co pozwala na bieżąco monitorować proces. W hali pracują jeszcze 2 centra tokarskie, które w ramach jednego gniazda obsługiwane są przez roboty podające surowiec i odbierające gotowe detale. Tutaj z kolei widzimy w pełni zautomatyzowane gniazdo, w skład którego wchodzą 2 obrabiarki CNC oraz RoboTower, a więc wieża załadowcza i wyładowcza z obsługującym ją robotem. W zakładzie realizowane są nawet bardzo skomplikowane detale w 5 i 6 klasie tolerancji, a więc produkowane z ogromną dokładnością. Żeby ją zweryfikować, za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są pomiary 3D. W procesie obróbki skrawaniem na powierzchni detali mogą pozostawać drobne pozostałości skrawanego materiału, dlatego części czyszczone są w myjce ultradźwiękowej.
Umyte części są znakowane i wysyłane do klienta. Detale wyprodukowane przez Radmod można znaleźć w urządzeniach użytkowanych na całym świecie.